Dobry wieczór, Piotr Orłowski. Dziś w studiu gościmy panią Bożenę Baraniak. Witam serdecznie. Witam serdecznie, panie redaktorze. Królową turnusu, tak możemy powiedzieć, hitowego programu, który jest emitowany przez Telewizję Polską, Sanatorium Miłości. Drugi sezon Sanatorium Miłości za nami. No i okazuje się, że w tym gronie seniorów, którzy pojawili się w jednym z uzdrowisk, później na koniec wybierany jest król i królowa, no to właśnie mieszkanka podchicagowskiego Lombard została tą uznaną za królową. Jak to się działo z tym programem? Co tam się działo dokładnie? Panie redaktorze, dla mnie to było wielkie zaskoczenie. Dla mnie był szok. Ja nigdy nie myślałam i nigdy nie przypuszczałam, że coś takiego dojdzie. Tym bardziej, że tyle fajnych dziewczyn tam było. Nie wiem, czym zasłużyłam sobie. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co brano pod uwagę, ale w każdym bądź razie jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, gdzie tą radość zabrałam za ocean. Jak to się stało, że pani zdecydowała się na udział w tym programie? Panie redaktorze, to moja córka kiedyś czytała informacje na internecie, że zapisują osoby, czy przyjmują osoby do sanatorium, drugiej edycji Sanatorium Miłości, i moja córka niespodziewanie to zrobiła. Myślałam, że to był żart. To najmłodsza moja córka, najmłodszy mój wyskrobek. No i po jakimś czasie zadzwonili, że mam właśnie z Warszawy, z telewizji, żeby mama przyjechała na casting. No pojechałam na casting, było bardzo fajnie, zadawano mi wiele pytań, była komisja z 15 osób. Byłam bardzo szczęśliwa i nie myślałam, że zostanę przyjęta, że ten casting akurat zostanie zaliczony. No i tak się stało, po jakimś czasie dostałam wezwanie, że mam rzeczy takie i takie zabrać, że wyjeżdżamy do Równicy, do Ustronia, gdzie byłam pierwszy raz, gdzie dla mnie był szok, gdzie dla mnie było piękne przeżycie, coś nowego. Nigdy tam nie byłam. Piękne krajobrazy, chociaż lubię bardziej wodę. Wodę lubię, bo mam kłopoty ze serduszkiem nieraz i to jest ta sytuacja. Jestem bardzo szczęśliwa, bo to jest więcej jak milion dolarów ze względu tego, że nie jedna osoba by sobie życzyła być tam, uczestniczyć, bo to jest coś wyjątkowego, coś pięknego, wspaniałego, gdzie zostanie w pamięci mi do ostatnich chwil mojego życia. Moje dzieci są bardzo ze mnie dumne. Mam najmłodszą wnusię, która mówi: babcia, ja bardzo cię lubię, tylko dała mi wskazówki, że niegrzeczna byłam w basenie. No i stało się na tym, ale było cudownie. Patrząc na te charaktery uczestników, bo to wszystko jest no, skrupulatnie dobierane, to jest tak, że tam nie ma przypadków w tego typu programach, no to ja mam wrażenie, że Bożena Baraniak była tą najbardziej energiczną uczestniczką tego drugiego sezonu Sanatorium Miłości. Czy tym właśnie urzekła kuracjuszy? Panie redaktorze, nie, ja byłam bardzo spokojna. Ja byłam bardzo spokojna. Ja raczej się nie wychylałam, ja nie pajacowałam, byłam na końcu. Ja byłam obserwatorem, bo tak mnie kiedyś uczono, że nie można być tą pierwszą, lepiej być na końcu, obserwować wiele rzeczy. Nie wiem, czym sobie zasłużyłam. Może to, że byłam spokojna. Ja nigdzie nie kłóciłam. Myśmy tworzyli fajną rodzinę. Początki jak w każdych związkach są różne takie, ale myśmy byli bardzo fajną rodziną. Jeden drugiemu pomagał. Wyjeżdżaliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje w terenie. Codziennie było co innego. Wspaniali ludzie. Poznałam pracę od tyłu właśnie operatorów. No właśnie, jak od kuchni wygląda tworzenie takiego programu? Czuje się tą obecność kamer, czy zapomina się o nich? O, bardzo się czuję tą obecność kamer i co? Muszę powiedzieć, że dla mnie był szok, bo nie znałam tej pracy tych operatorów. Bardzo ciężka praca, gdzie z tymi ciężkimi plecakami, z tymi lampami ciągle nadchodzili, podłączali wiele rzeczy, ale cudowny był moment, gdyby coś takiego było i bym ponownie coś takiego było i bym nie zaliczyła, chętnie bym na skrzydłach poleciała. Patrząc na te atrakcje, no bo to też jest tak, że taki program musi być atrakcyjny, więc przepraszam, więc no też urozmaicono wam ten czas. Jakie to były atrakcje?
różne były. Były wyjazdy, były w teren, były różne ćwiczenia, lotnią była, samolotem były jazdy, spotkania, rozmowy, spotkania były w basenie, spotkania były wiele rzeczy pod każdym względem. Było bardzo, bardzo fajnie. No, niestety to na pewno dużo pracy, dużo wysiłku danych osób, którzy to organizowało, to kosztowało. Niestety praca bardzo ciężka. Czy jak trudne jest to, że no, spędzamy czas razem, ale wy musieliście wzajemnie też oceniać się? Panie redaktorze, nas było 12 osób, 6 mężczyzn i 6 kobiet. I myśmy były w parze. To było losowanie, gdzie myślę, że psycholog decydował o dokonywaniu wyboru, że we dwójkę mamy mieszkać w danym pokoju. Ja byłam bardzo szczęśliwa, bo miałam Basię ze Sosnowca, bardzo spokojna osoba, bardzo zrównoważona, żeśmy jedna drugiej podpowiadały, bo wiele rzeczy ja nie wiedziałam, ona, gdzie byliśmy bardzo z siebie zadowoleni i zżyliśmy się na końcu, nawet łezki popuszczać. Jestem bardzo szczęśliwa i teraz jedziemy na dogranie. Ja jutro, środa, wylatuję znów do Warszawy i po prostu... Będzie odcinek świąteczny jeszcze. Będzie odcinek świąteczny i już zaznaczyła Basia, pamiętaj Bożenko, ja chcę z tobą mieć ten moment, ten czas. Jestem bardzo szczęśliwa. Dużo piszę z przyjaciółmi z danej edycji, z tymi kolegami, z koleżankami. Piszemy, pozdrawiamy się, dzwonimy, co słychać, jaka pogoda. I jest bardzo fajnie. Jednak takie przyjaźnie nawiązują się w takim programie, bardzo, bardzo. No, zapraszałam Balickiego Władzia właśnie ze swoją przyjaciółką na przyjazd. Mają tutaj przyjechać do mnie po zakończeniu programu, po tym wszystkim, a tym bardziej ma córkę jedną jedynącą w Baden-Baden i najpierw jadą tam, a później przyjeżdżają do mnie. Jestem bardzo szczęśliwa. Później Basia ma przyjechać. Zaproszenie dostałam, wiele rzeczy. Jestem bardzo zadowolona, bo takie spotkanie, taki wyjazd niestety łączy przyjaźnie. No niestety jest bardzo, bardzo fajnie i ludzie w pewnym wieku, tak jak ja mam dwie daty urodzenia biologiczną, jak się czuję, po prostu gdy mają możliwości, powinni korzystać, starać się, dbać o siebie, korzystać, gdy jest możliwość, że w nawiązywaniu przyjaźni, kontaktów i korzystania z takich wyjazdów. Jak z popularnością? No bo tak, wy jako uczestnicy tego programu, wspomniałem Hit, to jest jeden z najpopularniejszych programów telewizji polskiej, no i w tej kategorii programów rozrywkowych, no to jest czołówka. Tysiące ludzi komentują w internecie, oglądają was, czuje się później tą popularność, no będąc w Polsce na przykład, ludzie podchodzili, pytali, rozmawiali? Panie redaktorze, czy w Polsce, czy tutaj tak samo to jest? Na przykład z lotniska przyjechałam, to o, pani jest, pani już tutaj jest, byłam na Dzień Kobiet, gdzie mnie nas dzień zaprosił do restauracji, pani wyszła, ojej, pani tu jest, nie w Warszawie, idę kupić jakieś zakupy, czy idę do sklepu, to z nienacka ktoś przychodzi, przytula się, żeby zrobić zdjęcie. No, to jest takie coś piękne. Przyjemne czy męczące? Raczej przyjemne, takie niespotykane. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. No i to też dowód na to, że właśnie te pozytywne emocje Bożena Baraniak wywołała, królowa turnusu drugiej części drugiego sezonu Sanatorium Miłości, hitowej produkcji Telewizji Polskiej. Dzięki serdecznie za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze, dziękuję.